Cześć. Adwent to w kościele katolickim tradycyjnie zawsze jakieś rekolekcje. Również w sieci, a szczególnie w tym roku, kiedy w kościołach nie możemy się widzieć w wielkich ilościach, więc wiele parafii, wiele kościołów rezygnuje z tej formy. I uważam, że dobrze, dlatego że to wymaga od nas odnalezienia się w nowej sytuacji. Celowo nie używam słowa znalezienia czegoś zastępczego, bo bardzo nie lubię tego myślenia o protezach w kościele, że jeżeli coś nam nie wychodzi, to musimy znaleźć w zastępstwie coś nowego. Bardziej widzę takie myślenie, które odczytuję jako głos Pana, żebyśmy w tym, co jest, czyli w tej nowej, dziwnej sytuacji, dziwnej znowu, dlatego że porównujemy cały czas do tamtej wizji świata, którą znamy, żebyśmy odnaleźli nowe sposoby. Znajdziecie w sieci 1 500 000 różnych kaznodziei, świeckich, duchownych, mężczyzn, kobiety, różne akcyjne rekolekcje, więc nie zapraszam Was do rekolekcji Ojca Grzegorza na Adwent 2020. Nie chcę Was zanudzać, ale chciałbym Wam dać pewien sposób odprawienia rekolekcji, tak bym to powiedział. Po pierwsze, zobaczcie, że bardzo dużo tych wszystkich rekolekcji jest takich klerykalnych, bym powiedział. Ja wspomniałem o świeckich kobietach, ale powiedzmy sobie szczerze, że większość nauk, które słyszycie w necie, poza kilkoma osobami świeckimi, tak naprawdę większość prowadzą księża, diecezjalni, zakonni, polscy, zagraniczni, różni. A więc bardzo to wszystko jest sklerykalizowane i jakby pokazane, że tylko, oczywiście znowu przesadzam, tylko duchowni mają możliwość głoszenia rekolekcji. Wydaje mi się, że całkiem nie. Bo w słowie rekolekcje chodzi o to, żebyśmy odnowili nasze serce, odnowili naszą relację z Panem Bogiem. A odnawiać możemy na różne sposoby i wcale nie muszą pomagać nam w tym księża. Jesteśmy ochrzczeni, więc warto jakby wykorzystać łaskę swojego chrztu, ten dar, który nam Pan Bóg dał. Po drugie, większość rekolekcji to jest gadanie do Was. Dzisiaj w sensie w ostatnim czasie bardzo słyszymy dużo i w kontekście strajku kobiet i różnych wystąpień różnych mądrych kobiet w kościele, że czas na to, żeby księża szczególnie przestali gadać ciągle. Żebyśmy spróbowali też odczytać Pana Boga w inny sposób. I też właśnie po to chcę Wam dać tą formę rekolekcji, którą za chwilę zaproponuję. Daję Wam trzy propozycje, bo raczej trzy metody dobrych rekolekcji adwentowych. Powiem najlepszych. Nie znajdziecie w sieci lepszych rekolekcji. Nie będę tu wymieniał żadnych nazwisk kaznodziejów adwentowych, ale to będą, jeśli pójdziecie tym tropem, który Wam zaproponuję, to będą najlepsze Wasze rekolekcje w życiu. Trzy sposoby dla trzech różnych grup ludzi. Każdy będzie mógł sobie wybrać to, co jest dla niego najlepszym. Uwaga! Pierwszy sposób rekolekcji adwentowych polega na tym, uwaga, Wy napiszcie sobie 3 lub 4 nauki rekolekcyjne. Zazwyczaj to jest niedziela, poniedziałek, wtorek, środa w kościele, więc myślę, że 4 to będzie dobrze. Napiszcie sobie takie nauki rekolekcyjne, teraz mówię całkiem świadomie to słowo, które będą dla Was fajne. Czyli takie, jakie byście chcieli usłyszeć. Jedni by chcieli usłyszeć o tym, że Pan Bóg ich sądzi, że ich oskarża o grzechy, że jest właśnie taki sprawiedliwy, srogi. Inni by chcieli usłyszeć o Panu Jezusie, który jest taki strasznie miły dla nich i ich kocha. Oczywiście mówię o dwóch skrajnych opcjach, ale dobrze wiecie, że trochę przejaskrawiam. Chodzi mi o to, żebyście napisali sobie takie 4 nauki rekolekcyjne, które, mówiąc kolokwialnie, Was zadowolą. A potem co zróbcie? Albo ustawcie sobie lustro, albo włączcie sobie swojego smartfona lub kamerę, jeśli macie. Nagrajcie to sobie, a potem tego wysłuchajcie. Zobaczcie, czy to najlepsze kazanie, i każdego dnia będziecie sobie słuchać jednego kazania, jednej nauki, żeby być poprawnym w mówieniu,
czy będziecie rzeczywiście ludźmi, którzy się nawrócą, którzy zmienią swoje myślenie, zrobią krok do przodu w stronę Pana Jezusa. To pierwsza propozycja. Druga jest inna. Druga polega na tym, żebyście, jako że macie za sobą już mnóstwo różnych rekolekcji i za każdym razem słyszycie, że to są najlepsze rekolekcje, że te rekolekcje cię zmienią i nic, proszę was, żebyście spróbowali odszukać w swojej pamięci, a jeśli to były jakieś rekolekcje, które były na przykład głoszone w necie, to można je sobie w ogóle odszukać. Znajdźcie sobie 4 nauki rekolekcyjne z ostatnich wszystkich lat, które przeżyliście świadomie, które, uwaga, bardzo was wkurzyły, w których się nie zgadzacie z księdzem, w których uważacie, że przesadził, w których uważacie, że was obraził, w których było jakieś zdanie, które was bardzo dotknęło i, nie wiem, pojawiły się łzy, smutek, złość, różne takie reakcje o uczuciach trudnych. Spróbujcie sobie przypomnieć te 4 nauki każdą jednego wieczoru, czy tam każdą jednego dnia i spróbujcie się z nimi skonfrontować. Wrócić po jakimś czasie, może po latach, do takiej nauki rekolekcyjnej, która sprawiła, że się poczułeś źle, że poczułaś się źle, i dzisiaj zapytaj się, dlaczego i co z tego w tobie zostało. To drugi sposób. Trzeci, najprostszy i najtrudniejszy zarazem. Przez 4 kolejne dni, czy wieczory, noce, zależy jaką porę sobie wybierzesz, spędź pół godziny w ciszy. Po co? Po pierwsze, posłuchaj swojego serca. Zobacz, co w tobie jest. Co jest w twoim sercu, co jest w twoim myśle, co jest w twoim ciele. I spróbuj potem tym wszystkim, co się usłyszysz. Nawet jeśli to będzie harmider, jeśli to będzie niespójne, jeśli to będzie prozaiczne, nie będzie wzniosłe, będzie dotyczyło, nie wiem, twoich finansów, twojej rodziny, twojej seksualności, twoich relacji, twojej roboty, twojego sprzętu komputerowego, czego bądź. Nawet jeśli to będzie, tak jak mówię, bardzo w twoim myśleniu prozaiczne, spróbuj z tym wszystkim, co usłyszysz każdego wieczoru, każdego dnia, każdej chwili, którą sobie wymyślisz, stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć Mu: zobacz, Panie Jezu, to jest moje życie. 3 rzeczy, 3 sposoby. Napisać swoje najlepsze rekolekcje, które byście sobie powiedzieli ever, które uważacie, że powinny tak wyglądać i każdy ksiądz powinien tak mówić. Wróćcie do starego doświadczenia, które było dla ciebie najcięższe, najtrudniejsze. I trzecia propozycja to cisza. Zobaczycie, że te 3 sposoby, wybierzcie jeden, znowu, żeby nie mieszać. Możesz sobie zostawić ten film na przyszły rok i wrócić do niego, albo na Wielkanoc, albo za jakiś czas. Ale spróbuj wybrać jeden, to już będzie bardzo dużo, jeśli się zdobędziesz na wybór. Będzie coś o tobie mówiło. A po drugie, idź za tym, co ci proponuję. 4 wieczory, które zagospodarujesz tak, jak uważasz, i uważaj, to będą najlepsze twoje rekolekcje. Żaden kaznodzieja adwentowy, żaden ksiądz Zenek, żaden ksiądz Władek, żaden ksiądz Zygmunt nie da ci tego, co możesz zrobić sam, możesz zrobić sama. Życzę wam najlepszych rekolekcji adwentowych i mam nadzieję, że spotkacie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej w tym wszystkim, co będzie się w czasie tych rekolekcji, czyli odnowy serca, działo w waszym życiu. Powodzenia.